Taki mały generatorek kupiony na AliExpress. Łopatki. Woda przepływa i porusza ten. Lot, taka mała dziurka. Kabelki do podłączenia. Tu już chodzi. Można sieć. Teraz jest taka. Lampka z biedronki. Nie wiem, ile watu to. 1 wat. Będę sterował przepływem wody mniejszą. Dalej świeci. Poleci woda. A świeci. Nie musi być dużo wody. Zapalę. Ledwo nawet nie jest wypełniona. A już zgasła. Pewnie jakiś ten jest. Kondensator. Troszkę odkręcimy. Musi być większy. No nie jest taki duży. Pełna moc. Zbarki się robi. Ale się woda kurde za ton. Jak tym mi się uda, znaczy jak to mi się uda zasilić tymi górami, co buduję, no to będę dalej się bawił. Ale jak to nie ruszy, to kończę projekt. Bo to nie ma sensu. Znaczy dużego przepływu nie musi być. Powinno ruszyć, no ale zobaczymy. Kotnica trójfazowa. Wolno gotowa. Że napięcie jakie daje. Jak i do 30 voltów. No leży jak obróca. Przy mocniejszym. Kończy się skala. Amperomyż, trochę dziadowski, ale
No tak, muszę nagrywać, bo potrzebuję dwóch rąk, bo jest duży opór, żeby to obrócić. Tak dobrze, że się wszystko rozpierdzielił. No ale teraz jest osobno, to nie powinno spaść. Kabelki się rozłączy. Jeden amper idzie uzyskać. Bardzo ciężko się obraca. Teraz drgnik. No bardzo nie wiem co podłączyć pod nim. Taką lampkę z 5 diodami na ścienną. Zobaczymy jak świeci. Dobra, podłączone. No ale przy małych obrotach świeci. No jasno. Zobaczymy jeszcze przy zgaszonym świetle. Jest ciemność. I się staje. Jasność może za dużo powiedziane, bo ta lampka to tam szału nie robi. Coś tam świeci. Znalazłem jeszcze taką żarówkę 55 W. Ale nie ma szans jej zapalić. Nic tu się nie dzieje. Bardzo ciężko się obraca. Takie jeszcze maleństwo 3 W. Ale ją spalę na bank. Więc nie będę wyłączał. Podłączę do tego małego generatorka. Zobaczyć jak to będzie świecić, czy będzie świecić. Tak to wygląda ten strumyczek. Teraz zimę trochę wody jest. W okresie letnim niekoniecznie. Wstępnie mierzyłem spadek, to jest na 255 metrach długości, to jest metr wysokości. Tak może nie widać tak za bardzo. Tej wysokości. Chciałbym skopać rury, ale ziemia była zmarznięta, więc to się uda, to tylko taka jest minikawa. Górki. Głównie 50 będą. Jedną 75. No nie, no 110 na razie nie brałem. Powiem się, że może być za duża średnica. To na razie tyle. Proszę, można przerobić i dołożyć. Mam nadzieję, że już mówkę mam na 110. Na razie będzie jako wlot. Do tej się do tutaj. I co, z drugiej strony. Tu się włoży do tego i będzie zawsze większa średnica wlotu wody.
No i później przejdziemy z 75 na 50. Chociaż te 75, kurde, droższe są niż 110. To jest takie dziwne. No zobaczymy, głównie to będzie na 50 jak najwięcej. Idę kopać. Dobra, 10 metrów rury, 50 położony. Tu się zaczyna. Nawet nie widzę za bardzo, że coś tu jest. Tu jeszcze trochę podążyć. Tu się ładnie zrobiono. Wychodzi. Z drugiej strony. Dobra, nie dobrze. Dobra, chyba. Tu jest ten sam problem. Nie przypasuje. Ale kawałeczek rury. Prosty, albo jakiś łączka. No znowu się problem. Ta redukcja. Wejdzie. Idziemy na zakupy. Może jeszcze kupię kawałek rury. Bo tu przejdzie się tam dalej. Przebiłem się. To był najgorszy problem, przez to przejść. Było przekopać. No i zasypać jakoś tych miarkach, żeby to wyglądało. Przytrafiłem na kamień. Jego ciężko było wyciągnąć. Jakiś wielgachno. Aż kilo złapałem. No i troszkę chyba do góry idzie lurka. Niedużo, ale ciężko było coś zrobić innego. A to nic, idziemy troszkę jeszcze w górę, tam się kończy, ale to już dzisiaj nie. Jutro jeszcze kilka metrów położę i będę zwiększył średnicę. Ładne ucięte kawałek rurki, skryzowany w miarę, powinno wejść do mózgi. W ogóle się nie jest ładny frezik taki, no ale zobaczymy, czy wyjdzie. Jeszcze jakiś system, żeby nic nie wpadło zbyt dużego. Nie miałem pomysłu, to z wiatraka, wentylatora robiłem. Już mówka jest założona. Nie wiem, czy jakby wpadło, to już zatkało tą kurtkę. Nie jest taki duży. Wielki otwór. Nie mam coś takiego jeszcze. Żeby wielce i bawić. Niech będzie to. Teraz zamontowane. Nie wiem, czy widać, ale wentylator się obraca nawet. Nie wiem, widać. No dobra, zobaczymy się, jest wylew wody zaraz. Tego wylew jak jakby większy tu spadek. No to jeszcze wyszło, pójdę z góry, ale kiedy indziej, to zaraz będę pusto. Święta idą. Tak dużo wrobiłem. To wychodzi rurka. Powiem, że nawet ciśnienie jakieś jest. To może z tego będzie. No, zobaczymy.
Na razie na dzisiaj tyle. Wszędzie pokażę. Od początku. Ładnie zakamuflowane, nic nie widać. Jak długa idzie. O, to przy okazji ładnie wygląda, nabieranie wody. Tu popiół sypie. Strasznie jest na błoto. Trochę jest twardo. No, tam nie będę szedł, ciężko tam. Chyba joga. No i idzie do góry. I tam to obiecująco, coś może być z tego. Było jeszcze trochę wyżej pójść. No, też trochę padało, wody dużo jest. No, tak i tak jesień, zima, wczesna wiosna, to inna podróżyć. Roztopy, nie roztopy, deszcze. W tym nie będzie problemu. Lato nie będzie chodzić, ale lato to z paneli dużo pójdzie. Prądu. No i tyle na razie.